słuchajcie, ja się na tym ogólnie nie znam. No i nie było się bez Flexa. Co żeś zrobił, Gamoniu? Tak jak gdybym przewidział, że będzie problem z peletem, to wstawiłem palnik Kipi, ten rotacyjny, do po prostu zwykłego śmieciucha. Chcę go teraz wyczyścić, znaczy inaczej, chcę nasmarować tutaj te łożysko, które jest, chyba jak przyjeżdżał serwisant, to tylko tam wziął sprężone powietrze, psik psik i koniec. Tutaj jeszcze mam taki brykiecik, bo nie wiem, czy oglądaliście moje filmy. Taki brykiecik wspaniały. On będzie... Tutaj coś zdemontuję, po prostu te cegły je zdemontuję i ten brykiecik będzie właśnie tutaj wchodził i będzie się palił. Także pierwsze, co robimy, to tutaj będziemy odkręcać tą obudowę, imbus czwórka z jednej, z drugiej strony. O! No, schodzi. Oczywiście prąd wyłączyłem, także mogę sobie tutaj grzebać. O kurde! Patrzcie, jakie to jest proste. Patrzcie, jak to jest proste. To jest po prostu dmuchawa. Silnik. Silnik, który steruje, ten silnik steruje tym ślimakiem. Tutaj na dole mamy zasilanie, to możemy wypiąć. Nie da się pomylić. Tutaj mamy taką szybko złączkę. Jeszcze. O kurde, ciężko wychodzi. Ło! Słuchajcie, ja się na tym ogólnie nie znam. Rozbieram to pierwszy raz. Tam trochę widziałem, jak ci serwisanci robili, ale to wiecie, ja sobie stałem, patrzyłem, ale to tak z boku, więc tak, ten czerwony to nie będzie grzałka, to jest jakiś czujnik tego płomienia, to nie wiem, termiczny, to będzie chyba ten przewód taki długi, tam wchodzi, pewnie w dół wejdzie, to będzie grzałka, no czyli trzeba odpiąć od kostki, bo będzie przeszkadzać. No, żeby nie być gorszym od serwisantów, to wiecie, szczoteczka, ten sprężony powietrze, czyli o, i zrobiłem nawet nie wiem, czy nie lepiej niż serwisant. Ale długa. O. Proszę bardzo. Cały palnik. Gdzie jest moja mała latareczka? Teraz tak wygląda, czyli wypalona plazmą dziura w normalnych drzwiczkach. No i tutaj jest nawet wełna, kurde, fachowo zrobione. Dobra, czas rozebrać palnik z tej strony. No i teraz stawiam palnik, znaczy palnik na palniku i będę dalej rozbierał. Teraz mam spokojny, dobry tutaj dostęp. Ogólnie teraz trzeba odkręcić te wszystkie cztery śruby, które tutaj mówiłem, żeby nie odkręcać. Ja w sumie nie wiedziałem, ale też byłem ciekaw, jak tutaj to wyglądało. Te wycięcie, ten montaż. Tego byłem ciekaw, dlatego w sumie niepotrzebnie odkręciłem te duże. Tak mi się wydaje. Imbusiki. No ale w sumie chciałem też to odkręcić, żeby zobaczyć, jak to tutaj jest. Czy jest wełna, czy nie ma, ale proszę bardzo, ładny montaż. O, i to jest właśnie grzałeczka. Przewodzik. No, najlepiej było wypiąć. Albo przedłużyć, też będzie dobrze.
się wypiął. Odkręcamy te cztery nakrętki. Widzicie? Tu jeszcze jest zatrześnięte. Nie może dół. O. O, patrzcie. O. Czym najlepiej czyścić? Zmywaczem do hamulców. Jakim? Najtańszym. Nieważna firma. Byleby był w promocji, był najtańszy. Tak, patrzę, tutaj to chyba trzeba będzie użyć jeszcze jakiejś szczotki drucianej. Pierścień też przemywamy wszystko. Drugie łożysko macie z przodu tego palnika. O, tutaj jest. Tak samo jest robione. A tutaj szczotkę druciano, no już. Coś zaczyna się dziać, coś jest lepiej, tak są w słabym stanie. Trzeba będzie niedługo wymienić wszystkie te pierścienie. Podobno 600 zł. Pięknie się przykleiło. No teraz... Pięknie chodzi. Skręcam jednak to, bo po prostu bardzo ciężko jest złożyć, żeby się nie pobrudzić. Wszystkiego nie pobrudzić. O. Będzie na bogato. Palnik nigdy nie miał tyle smaru co teraz. Może trochę za dużo. On jest już w dosyć złym stanie, także im więcej smaru, tym chyba lepiej. Tutaj tak samo smar. No, super. Tu jeszcze... Dobra, że to wam, tu już nie trzeba smaru, bo już tam tyle dałem, ale chociaż wyczyszczę sobie tą folię. Dobra. Bo trzeba przykleić. O. O, wpadło na swoje miejsce. Uwaga, tutaj ta ośka. A few moments later. Wszystko jest na swoim miejscu. No to w te dziurki nie chcę wejść. O, tu weszło. No kurde. Weź tu, traf te małe dziurki. No weź go złóż. Traf tymi małymi blaszkami, wycięciami w sterowki. No kurde, wiecie, już się męczę i cały czas jak wejdzie z jednej strony, to z drugiej wypada. Ja pierniczę. Zresztą wiem, czemu ci fachowcy biorą tyle kasy. Albo obcinają to. Nareszcie włożyłem, ale wam powiem, to jest tragedia. To jest najgorzej spasowany element. No i nie było się bez flexa. Połowę tych ząbków po prostu wyciąłem. Tutaj na przykład nie ma. Są tu góry, po bokach. Na przykład te bardzo przeszkadzały. I jeden, i drugi. O, tutaj widać, że nie ma, że jest wycięty. No, ale niestety nie udało się inaczej. Dobra, składam dalej. Uwaga na grzałkę. Bo już oprawię tutaj młotkiem, bo już doszło do tego, że już pod koniec waliłem tutaj młotkiem, bo weszło tak... Większość weszła, jeden, dwa tak się opornie nie chciały wejść.
Kurde, ale się zmachałem normalnie. Pamiętajcie, zaraz tu gdzieś mam wkrętaczkę, żeby poruszać, czy ten mechanizm działa, nie? Wszędzie to tam bardzo schodzą, sumary jest. Dobra, teraz tego nie wyciągnął. Tutaj nie zapomnijcie te na sprężynach cztery śruby. No dokręcam już te cztery duże śruby, ale tak właśnie sobie myślę. Dlaczego ci serwisanci tylko biorą, przedmuchują powietrzem, a smar gdzie oni wsadzą, jak tam troszeczkę tej zębatki widać, o tu minimalnie, to nie zrobię takiego serwisu, jak ja teraz zrobiłem. Już nie rozbiorą tego na czynniki pierwsze. No, także tu jest teraz czysto nasmarowane. No, a serwisanci, no niestety. W sumie ja się męczyłem z tym, nie wiem, z 15-20 minut z wycinaniem. Jak ja bym takie coś robił gdzieś u klienta jako specjalista, hydraulik i tak dalej, serwisant, jakby ten klient zobaczył, że ja z flexem daję po jego palniku, no to wiadomo, nie byłby zadowolony. Ja dla siebie to wiem, że połowę wyciąłem i dalej to się wszystko trzyma i jest szczelne. Już zostało podpięcie grzałki. Boże. I traf tym dziadostwem w to. Traf tym. No kurde. O! No, bo to jest ogólnie łatwe. A tak, z drugiej strony mi nie weszło. Kurde. Więcej tych bolców nie mogli zrobić. Znowu walka. O, udało się. No dobra, ale tutaj dużo mniej było tych ząbków. A w tamtym było dużo tych ząbków. Naprawdę, tam powycinałem. Nie miałem już siły. Dobra, skręcam. Już tylko rura, o, proszę bardzo. I gotowe. O. Super! Co żeś zrobił, gamoniu? Kuźwa, ja wiem, co ja zrobiłem. Wtyczek nie podłączyłem. O kurde, mówię, co ja zepsułem, a to te wtyczki. Dobra, wyłączę zasilanie, żeby tu nie waliło żadnymi błędami. A tak chciałem się pochwalić, że tak dobrze zrobiłem. Miała być tylko jedna pozycja. Jest! Dobra. Zakręcam. Ale nerwy. Jest! Działa. Dum, 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 dum. Tutaj takie ważne oznaczenie. Wiecie co to jest? Nie każdy wie, bo nie każdy pali w tym czymś jeszcze poza. To jest termiczny wyłącznik. To jest zabezpieczenie, że jakbyście troszeczkę za dużo drzewa, peletu, opon, plastików, nie oczywiście, rzucili do tego pięknego pieca i po prostu pelet zapali to, co macie tutaj, na tym ruszcie, no to wtedy włączy się to zabezpieczenie, gdzie puszcza na wszystkie pompy. No tak czasami się zdarza, ale on jest przeczulony, bo tam chyba przy 85 już wywala to wszystko.